Witajcie w pierwszym dniu w tygodniu vlogów i jedziemy na zakupy. Kto boś mi dzisiaj pomaga? $12 za taki kubeczek? Serio? Jejku, ktoś je myje? A potem to się nazywa upiekłam w domu. Sebastian już idzie do gimnazjum. Także żona zadowolona z męża. Będziemy robić w tym tygodniu film niespodziankę. Hej kochani, witajcie w pierwszym dniu w tygodniu vlogów. Sebastian jest ze mną. Jedziemy właśnie na małe zakupy. Jedziemy do Whole Foods i na Weaver Street pojedziemy po chleb i jajka. Ja muszę kupić moje mleko, to kawę i chyba kupimy pizzę dzisiaj, bo dzisiaj mamy sobotę. I generalnie zawsze mamy taki jeden dzień jakby luźniejszy z obiadem w tygodniu i stwierdziłam, że normalnie mielibyśmy w piątek pizzę. Wczoraj był taki zajęty dzień, że nie daliśmy rady i mieliśmy pomidorówkę. Także dzisiaj kupimy sobie pizzę i jedziemy na zakupy razem. Sobuś mi dzisiaj pomaga w zakupach, tak? Tomek jest na golfie, Hania sprząta u siebie pokój. Tomkowi zostawiłam dzisiaj kuchnię. Ciekawe, czy się tata zorientuje, żeby posprzątać kuchnię, jak przyjedzie. No 4 godziny na golfie, to mógłby coś zrobić w domu, nie? Dobre jabłuszko? Mówisz. Dobra, jedziemy. Już prawie na miejscu. Jestem zaskoczona, że dzisiaj nie ma takiego dużego ruchu. Aczkolwiek pewnie w sklepie będzie spory. Chociaż jest po pierwszej, więc to tak teoretycznie jeszcze pora lunchowa. Tutaj jeżdżę na Spęgę, a za Spęgą jest od razu Whole Foods. Czekajcie. Słychać te cykady też tutaj, nie? Wszędzie są. Dobra, zobaczmy, ile jest ludzi i czy gdzieś tutaj zaparkuję. O, nie jest źle. Serio? Śmiesz. No. Dla bikini. Co to jest? Pewnie jakiś studio woskowania. Tu są gabinety tylko i wyłącznie z woskowaniem ciała. Ciekawe. Chyba sobie stanę tutaj. Okej. Okay. Ale duchota. Nie było jeszcze tak duszno. O nie, pani. Jest, mamy. Bierz ten mały wózek. Tak. Siatki. Okej. Okay. Idziemy. O. Fish. A nigdy nie widziałam tych pingwinów tam u góry. No to ja bym ochotę. Takie drożdżowe z serem. W ogóle takie polskie kołaczyki, rogaliki. Nie, kołaczyki się mówiło. Kołaczyki z serem. Aj, Sebastian. Masz ochotę na kokos? Tak, na kokos. Kokos. A to jest do picia ten. To jest taki do wypicia. Gdzieś tutaj się robi dziurkę tylko. Tak wszystkie przygotowane owoce na imprezę. My weźmiemy sobie kokos, czekać, ale ten tak słabo wygląda. Ale miałam ochotę na kokos, nawet nie wiedziałam. Zawsze mi się z wakacjami bardziej kojarzy. Takie owoce te dwa pokrojone. Ile kosztują? $12 za taki kubeczek? Serio? Szczyt lenistwa. Tu ananas. $7. Ananas kosztuje $2. I to na to i to nie jest cały ananas, tylko połowa. Nigdy nie kupuję takich. Chyba, że gdzieś bym jechała na jakąś imprezę i w drodze bym kupiła. $27, ponad $28 za taką miskę. Straszne to jest. Mango. $10. No ale kupują ludzie. Nie, nie rozumiem tego. No zobacz, ten seler nawet jest, Sebastian, pokrojony. Pokrojony seler. Ile jest? $8?
guacamole 10. To jeszcze guacamole rozumiem, bo to jest już jest zmieszana jakby potrawa. O, ciekawe, zobaczcie, tu są liście mleczy. Lubię ten szpinak świeży. Oj, mało warzyw. Jakie pustki. A ile pleśni jest na tych szafkach. Jejku, ktoś je myje? Brudno. Seler. Sałatę mamy jeszcze. O, weźmiemy cebulkę świeżą. O, ta taka trochę zwiędła już jest. W ogóle słaba to jest. Słabe to jest. No, takie sobie. No dobra. Marchewki musimy wziąć. Weźmiemy te duże opakowania. Kam mi dzisiaj zrobiła smaka na rabarbar, więc weźmiemy rabarbar i zrobimy ciasto z rabarbara. Albo czekajcie, zrobię go na przyjazd Zuzi. Ale to mogę mieć go w lodówce. No dobra. 3-4 kawałki. Nie, kupię go później, bo potem mi się zepsuje i będę żałować, bo on nie jest tani. 5 dolarów kosztuje funt. Kupię go przed przyjazdem. A to nie jest pietruszka? Zapomniałam, że najpierw mieliśmy pizzę zamówić, bo to potrwa jakieś 15 minut. Więc idziemy najpierw pizzę zamówić, a potem robimy zakupy jeszcze. Gotowe jeszcze, na przykład tu mamy ciasto na pizzę zamrożone. Czekaj, ile kosztuje takie ciasto? 5 dolarów. Nawet chleb z czosnkiem. Jakie to jest lekkie, Sebastian? 4 dolary. You pretty much like put them in the oven and then they turn into like this, like pretty much a roll. Manicotti, to tak nazywa? Manicotti i pizza zamrożona i lasagna. Nie, co to jest? Tortelloni. Cookies? A to są też... A to jest też ciekawe, bo to też to jest jakby samo ciasto zamrożone. Tylko trzeba to rozmrozić, dać na blachę i upiec. Mhm. Czy nawet zamrożone się wkłada? Gdzie bake at home? O, tutaj też! Ha! Cynamonki. I jakieś inne. O, croissanty, no. Wszystko zamrożone. Mini wersja. A potem to się nazywa upiekłam w domu. Fajne mają te ciasta na urodziny. Jakie? Jak ktoś potrzebuje. 27. Super. Tutaj mamy ile? 36 takie większe. 36 i 27 takie mniejsze torciki, których nie widać, bo jest... O. Ten wygląda dobrze. O, te tarty wyglądają dobrze. Z takim kremem budyniowym. To jakie fajne, te malutkie. Sebastian, to wygląda super. O, chyba głodna jestem. Najgorzej być głodnym. Chciałam powiedzieć, najgorzej być głodnym w sklepie, jak się robi zakupy. Kupuję wtedy więcej rzeczy, niż ustawa przewiduje. Chcesz arbuza?
Yes. Wiem, że Hania chciała też. To, no to wybierz jednego, ale nie rzucaj. Takiego ciemniejszego, kochanie. Za 5 dolarów jest ten mały. No, to wybierz jakiegoś. Ten jest jasny. To jak ma takie coś ma, to jest ok, bo to leżały na ziemi na tej stronie, wiesz? Ale tak, żeby był dosyć taki ciemny. Są wszystkie gotowce na grilla. Fajne, bo to są akurat z ryby. Tu jest teriyaki, łosoś na grilla, ale to jest ciekawe. Tu są normalnie kiełbaski z ryby. Z serem. No. Zobacz, tu masz salmon, hot dog. Interesting. No, bardzo. Ale żeby nie było, to mięsko też jest gotowe. Tu mamy mięso na grilla. Szaszłyki akurat. O, i tu mamy jakieś steki marynowane w sosie Kentucky Bourbon. No, a tam jest kimchi beef. O, kebab. O, już jest pizza gotowa. Mushroom i pepperoni. Dobra. Dobra, hot food już załatwiony. Teraz już jesteśmy, przejechaliśmy na Weaver Street, już w stronę domu. Już jesteśmy blisko domu. Mieliśmy okazję z sobą. Właśnie mówię, że mieliśmy okazję fajnie sobie pogadać, nie? Uwielbiam. Właśnie mówię Sebastianowi, że uwielbiam z nim wychodzić, bo wtedy sobie możemy porozmawiać. Takie mamy przemyślenia. Sebastian mówił właśnie o swojej przyszłości, kim by chciał być, co by chciał robić. No właśnie mówię, bo Sebastian już idzie do gimnazjum. Tu mamy też, o, pomidory, patrz jakie duże pomidory mają. No nie w tym roku, ale w przyszłym roku będzie taki ogródek. No, dostałam już takie fajne łóżko na ziemię. To się tak nazywa, bed soil tutaj. Grządkę, o, taką grządkę od Kingi. I będziemy mieli... No, takie fajne, bo głębokie, więc możemy nawet marchewki posadzić. Będą miały marchewki, gdzie rosnąć. To jest papryka. No, ale pomidorki są super, bo świetnie rosną tutaj. Tak samo ogórki rosną fajnie. A tam są truskawki. Zobacz, ile mają nowych sadzonek malutkich. Widzisz to? To jest nowa sadzonka. Ona się potem wchodzi w ziemię i zapuszcza sobie korzonki. A to była ładna mięta, duża. O, jak ładnie. To jest tymianek, a zakwitł. Powąchaj, jak ładnie pachnie. O, jak pachnie. Dobra, kupiliśmy chlebki i jajka. Teraz patrzę właśnie, że w środę... A, to za tydzień, za dwa tygodnie, no za tydzień. Będzie nauka, jak zrobić sfermentowaną salsę. O! A to jest jakaś firma, która tutaj to organizuje. Która godzina? 2:30. No to... Czas, żeby coś zjeść. Thank you. Pizza, pizza będziemy jeść, pizza, pizza! Tak. Czujesz? Jaki zapach w aucie? Pachnie pizzą. No, grzybami. Pieczonymi grzybami. No oczywiście zawsze musi być piętka w aucie. Już w domku, nie obyło się bez przygód, nie? Bo no, siatka nam wyleciała z auta i stuk się sos sojowy. Och, musiałam wszystko umyć. No, ale mam tak. Co? Takie dobre? Aha. To jest fajne właśnie w Whole Foods. Zobaczcie, ta z grzybami i z cebulą kosztowała 17, a chyba ta 15, co? Pepperoni? Tak. I akurat uważam, że ta pizza jest całkiem dobra z Whole Foods. Żeby nie było, zobaczcie. Kuchnia posprzątana. Zmywarka chodzi i Tomek kosi trawę. Także żona zadowolona z męża, przynajmniej pomógł. Nalać ci trochę wina do pizzy? Nie, piwo bez alkoholu. Piwo bez alkoholu. Okej.
Talerze nigdy nie używane. Już nie pamiętam, tak dawno już je kupiłam. Ha, wiele lat temu tak naprawdę. Okej. Okay. Tutaj. Chcesz usiąść sobie, Sebastian, tutaj na tej pufie? Na tych poduchach? I... Jejku, to tak pachnie. Trochę się nam przekulała. Okej. Okay. Chyba się mamy. U nas burza. Ania była wyprowadzić pieska, koleżanki pod jej nieobecność, przez dwa dni ma. No i to właśnie Hania sobie zarabia, bo rodzice, koleżanki płacą. I czasami też tak właśnie chodzi i wyprowadza pieski. Pieski albo czasami z dziećmi siedzi. A my czekamy na Tomka, który ma podjechać, bo chwyciła nas burza, leje. O, jest już tata. Okej, okay, idziemy. U nas już wieczór, po prysznicu zmokłyśmy trochę, ale wróciłyśmy do domu. Jeszcze raz musimy iść na dziewiątą. W tym czasie Tomek przygotował jeszcze kolację. Nie kolację, tylko sałatkę. No dobra, to pizza była, to teraz sałatkę. No podzielisz, tak? Także... No, my zasiadamy do sałatki, będziemy oglądać sobie jakiś film i tak kończymy pierwszy dzień w tygodniu vlogów. Będziemy robić w tym tygodniu film niespodziankę. Jutro będziemy nagrywać z Tomkiem. Jeszcze dokładnie nie wiemy co, ale będzie śmiesznie. Także zapraszamy, jako niespodzianka będzie taki vlog przerywnikowy. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia już jutro. Pa! Ciao!